Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kajorowej rozpoczyna rok jubileuszowy brylantowego. I przedstawiciele Lublina, który został Europejską Stolicą Młodzieży w 2023 roku. Pierwsza reprezentacja. Druga reprezentacja. Lubelacy, Lubelacy 1. Lublinacy, Mały Lublin. Grupa Kolędnicza. Oraz kapela reprezentacyjna pod kierownictwem Włodzimierza Pukawskiego. Realizatorów koncertu. Recytacja i przygotowanie wokalne grupy reprezentacyjnej pan Tomasz Misztal. Przygotowanie wokalne kolejnych grup. Dorota Kukawska i Marzena Więckowska-Zawada. Wykorzystaliśmy także choreografię Ignacego Wachowiaka i Bożeny Baranowskiej. A grupy przygotowali tanecznie. Monika Pacek. Karolina Matejczyk. Oraz Ernest Szymański. Jak państwo widzieli, nie tylko tańczymy, nie tylko śpiewamy, ale także gramy na instrumentach. Dzwonki orawskie przygotowała pani Marzena Więckowska-Zawada. Chromatyczne i flety pan Krzysztof Kwiatuszewski. Przygotowanie kolędników Monika Pacek, Dorota Kukawska, Marzena Więckowska-Zawada, Ernest Szymański. Wszyscy byli ubrani w przecudnej jakości kostiumy. A to za sprawą pani Irminy Jakubczyk, Joanny Maruszek i Beaty Suwały. Realizacja dźwięku Tomasz Wójcik i Jakub Komsta. Oświetlenie Zbigniew Wierzchowski. Scenariusz opracowały Bożena Baranowska, Dorota Kukawska. Reżyserią zajęła się Bożena Baranowska. Szanowni Państwo, od momentu wybuchu wojny na Ukrainie zespół nasz włączał się w różne akcje. Organizowaliśmy koncerty dla przyjaciół charytatywne, zbieraliśmy dary, udostępniliśmy nasz zespół dzieciom z Ukrainy, które mogły w soboty przychodzić do nas. Wspieraliśmy wielu przyjaciół, zespoły folklorystyczne, dziesiątki, które przyjeżdżały do nas na międzynarodowe spotkania folklorystyczne, czy zespoły, które spotykaliśmy na koncertach, na festiwalach zagranicznych na całym świecie. Pozwólcie Państwo, że dzisiejszy finał koncertu dedykujemy właśnie przyjaciołom z Ukrainy, życząc im pokoju i bezpieczeństwa. My żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejne wydarzenia artystyczne.